Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Witamy Kujawsko-Pomorska E-Szkoła. Przed Wami kolejna lekcja, tym razem lekcja historii, którą poprowadzi dla Was Zbigniew Milkiewicz. Zapraszamy Was serdecznie. Dzień dobry, drodzy uczniowie. Dzisiaj będziemy kontynuowali nasze rozważania na temat wojen polsko-krzyżackich XV wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wojny, która przesądziła między innymi o przynależności terytoriów, których zdobycie stanowiło chyba najistotniejszy cel działalności pierwszych Jagiellonów, mianowicie o Pomorze Gdańskie. Zatem wojna trzynastoletnia i zobaczmy, podstawa programowa w niczym się nie zmienia. Powinniśmy umieć, czy wy powinniście potrafić charakteryzować i oceniać relacje polsko-krzyżackie w różnych aspektach. No i tu mamy do czynienia oczywiście z tym XV wiekiem, a właściwie już drugą połową XV wieku. I najpierw małe résumé, rekapitulacja. Przypominam, że ostatnio rozmawialiśmy przede wszystkim o Wielkiej Wojnie lat 1409-1411 z apogeum w postaci bitwy pod Grunwaldem. No i zastanówmy się jeszcze raz, przypominając to, o czym mówiłem poprzednio, jakie było znaczenie tej bitwy, bo przecież nie zostało ono expressis verbis wykorzystane w traktacie pokojowym, no bo gdyby to od sukcesu albo porażki w tym starciu militarnym zależał charakter traktatu pokojowego, to oczywiste byłoby, że już wtedy Pomorze Gdańskie zostałoby do Polski inkorporowane. Ale jednak to znaczenie polegało na czymś innym. No, jedynym wymiernym wynikiem, efektem tej wojny był sukces Litwy, odzyskanie Żmudzi, ale tylko, przypominam, do czasu życia wielkiego księcia Witolda. Ale z drugiej strony mamy nowe zjawisko. Niezwyciężony, wydawałoby się świetnie zorganizowany, perfekcyjnie działający zakon krzyżacki doznaje upokarzającej klęski. A jednocześnie Polska i Litwa napinają mięśnie i pokazują swój charakter oraz te potencjalne możliwości, które można będzie wykorzystać. Co to oznacza? To oznacza jednocześnie, że wizja i wiedza o Polsce powoli zaczyna się w Europie Zachodniej zmieniać. Zmienia się image Korony Królestwa Polskiego, a co za tym idzie również i Litwy, choć krzyżacy choćby w trakcie soboru w Konstancji próbują naturalnie nadal utrwalać przekonanie, że to tereny pogańskie albo tak jakoś fałszywie schrystianizowane i nic więcej, ale zakon krzyżacki, jego prestiż na polach Grunwaldu legł i właściwie już nigdy nie miał się odrodzić w takiej postaci, w jakiej funkcjonował wcześniej w obiegu świadomości powszechnej ludzi tamtych czasów. A propos jeszcze taka ciekawostka, która umknęła mi w ubiegłym tygodniu. Słuchajcie, wraz z odległością od pola walki, od tego teatru działań wojennych, rosła również liczba uczestników starcia pod Grunwaldem. Przypominacie sobie, mam nadzieję, że do dzisiaj historycy nie są zgodni co do liczebności wojsk jagiełłowych i wojsk krzyżackich, ale z pewnością jedna z hiszpańskich kronik, o czym pisał jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku profesor Andrzej Felix Grabski, publikując taką pracę o postrzeganiu Polski w źródłach opisowych Europy, że tam gdzieś w Hiszpanii ustalono raczej stwierdzono w zapisie kronikarskim, że liczba
polskich rycerzy Jagiełłowych sięgnęła 500 000 osób. No, to stanowczo zbyt wielka skrajność, ale zwróćmy uwagę, że to, co nieznane, staje się w ten sposób tak albo przeszacowane, albo niedoszacowane. Budzi jakieś zdziwienie, zastanowienie, grozę albo też lekceważenie. To w zależności od przyjętego systemu wartości. I po bitwie pod Grunwaldem w czasie tego soboru w Konstancji również dochodziła, a tutaj tworzyła się nowa jakość postrzegania naszego państwa. Czego dowodem jest między innymi właśnie to, jeszcze raz przypominam, wyobrażenie państw chrześcijańskich, które zmierzają adorować krzyż i tu na ostatnim miejscu, ale w pozycji konnej jedzie personifikacja Polski, Polonia, za nią drepcze Litwa już pieszo oraz jakiś wyimaginowany Orient, ale zwróćmy uwagę na to, że fakt znalezienia się na tym wyobrażeniu, na tym fresku w Strasburgu, który powstał na przełomie XIV-XV wieku, dokładnie nie wiemy, kiedy to nastąpiło, świadczy już o przewartościowaniu tych wyobrażeń. Polska zalicza się do tego świata zachodu, do świata chrześcijańskiego. I to jest niewątpliwa zaleta i skutek dalekosiężny, skutek zmagań polsko-krzyżackich i zwycięstwa pod Grunwaldem. I przypominamy w ekspresowym tempie, że po Grunwaldzie i po tej wielkiej wojnie lat 1409-1411 państwo Jagiełły wielokrotnie próbowało jeszcze dotrzeć do, osiągnąć swój cel i stąd między innymi wojna głodowa, przypominam, i kolejne wojny, i traktat pokojowy nad jeziorem Mełno w 1422 roku. I wreszcie wojna lat 1431-35, która zakończona zostanie zawarciem traktatu pokojowego w Brześciu Kujawskim. I przypomnę, na tym zakończyliśmy te nasze rozważania a poprzednim razem. Gwarantami dotrzymania warunków tego układu miały być między innymi Stany Pruskie. Stany, czyli grupy obywateli, tworzącego się również na terenie państwa krzyżackiego społeczeństwa stanowego, które wywodziły się, rekrutowały przede wszystkim z przedstawicieli dwóch stanów, rycerstwa oraz mieszczaństwa. I za chwilę zobaczymy, że fakt takiego monitorowania sytuacji w związku z zawartymi w tym traktacie zobowiązaniami krzyżackimi będzie istotnym elementem emancypacji politycznej tych dwóch stanów wobec państwa krzyżackiego, wobec władzy krzyżaków w tym państwie. No i próba znalezienia wsparcia, partnera dla tych działań ze strony tych stanów w koronie Królestwa Polskiego stanie się istotnym powodem, najważniejszą przyczyną wybuchu wojny trzynastoletniej. I wobec tego zobaczmy, dlaczego zaczęła tworzyć się ta opozycja stanowa na terenie państwa zakonu krzyżackiego. Pamiętać tu należy o jednej istotnej rzeczy. W państwie zakonu krzyżackiego funkcjonowała elita władzy, czyli bracia zakonnicy rycerze. To oni byli przywódcami politycznymi i administracyjnymi tego państwa. To oni podejmowali istotne, kluczowe decyzje. Natomiast w tym państwie, poza nimi, małą elitą władzy, która zresztą często wywodziła się z obszarów niemieckojęzycznych, z obszarów Rzeszy, gdzie przecież funkcjonowały baliwaty zakonne, no to przecież nie tylko Prusy i Inflanty, ale również tam znajdowało się to zaplecze również demograficzne dla kadry przywódczej państwa zakonnego w Prusach czy Inflantach. I istotne jest to, że poza nimi funkcjonowały tam również przedstawicielstwa stanów. Oczywiście byli rolnicy, bowiem kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim stała się podstawą sukcesu ekonomicznego tego państwa zakonnego w Prusach. Istnieli tam i funkcjonowali mieszczanie, których miasta również powstawały w oparciu o zasady prawa niemieckiego. No i wreszcie istniało tam rycerstwo. Rycerstwo bardzo zróżnicowane.
rycerstwo niemieckie, rycerstwo polskie, przypominam, Pomorze Gdańskie, no wcześniej należało do systemu i politycznego, i prawnego, i kulturowego państwa polskiego. Ale również funkcjonowali tam rycerze pruscy. Więc ten konglomerat rycerstwa różnych tradycji, różnych proweniencji, różnego języka i obyczajów był w stanie porozumieć się między sobą i doprowadzić do stworzenia takiej działalności o charakterze opozycyjnym wobec decyzji rycerzy, zakonników, rycerzy braci. Pierwszą taką próbą był utworzony jeszcze w końcówce XIV wieku Związek Jaszczurczy. Później ta działalność stanów, pamiętajmy również o tym, że zjawisko powstawania, tworzenia społeczeństw stanowych wraz z ich reprezentacjami w postaci jakichś ciał o charakterze parlamentarnym była charakterystyczna najpierw dla Europy Zachodniej, ale również trafiła także i do państwa polskiego, do korony Królestwa Polskiego, o czym mam nadzieję będziemy niedługo rozmawiali i też zburzymy pewien pogląd związany z datą pierwszego zebrania dwuizbowego, właściwie tak naprawdę trzyizbowego Sejmu Walnego. Przyspieszymy to wydarzenie o kilkadziesiąt lat. Natomiast to jest już taka abstrakcja w tej chwili, ale tendencja istniała i ona również dotarła na teren państwa krzyżackiego. Dlatego też pojawiły się spory. Spory o regulacje prawne, o regulacje podatkowe, które arbitralnie przyznawali sobie szefowie tego państwa, jego elity polityczne, czyli bracia zakonni, krzyżacy. Nie licząc się specjalnie z dążeniami mieszczaństwa oraz rycerstwa, które domagały się własnej reprezentacji przy kapitule zakonu czy przy Wielkim Mistrzu, aby wspólnie podejmować decyzje o kluczowym charakterze. Dlatego też zwróćmy uwagę, że ten konflikt dotyczył i tej arbitralności podejmowania decyzji przez władze państwa krzyżackiego, ale również o przepisy, które ograniczały działalność ekonomiczną, działalność finansową rycerstwa, a przede wszystkim mieszczaństwa, a przede wszystkim jeszcze bardziej patrycjatu największych miast państwa krzyżackiego. A tymi największymi miastami, najsilniejszymi miastami na terenie państwa krzyżackiego było główne miasto Gdańsk. Pamiętajmy, że w Gdańsku istniało kilka miast, podobnie jak i w Toruniu. Tu również mówię o Toruniu jako o starym mieście, tym bardziej kupieckim, bardziej elitarnym, bardziej patrycjuszowskim i o nowym mieście Toruniu, które było z kolei miastem, ośrodkiem przede wszystkim rzemieślniczym. No i wreszcie Elbląg. A więc patrycjaty tych trzech dużych miast miały swoje aspiracje, swoje cele. W tej prezentacji zaznaczyłem kwestię podatków ze znakiem zapytania. Cóż to oznacza? To oznacza, że starsza literatura historyczna, badacze, którzy próbowali zgłębić tajniki przyczyn pojawienia się opozycji w państwie krzyżackim, wskazywali na to, że właśnie coraz silniejsze, mocniejsze, coraz bardziej znaczące opodatkowywanie poddanych krzyżackich kolejnymi formami podatków stało się kulą u nogi działalności ekonomicznej tych stanów, a było to, miało być to wywołane, spowodowane oczywiście potrzebami finansowymi państwa krzyżackiego, przede wszystkim po Wielkim Laniu, po Grunwaldzie, po Wielkiej Wojnie, ale również w celu sfinansowania kolejnych działań militarnych przeciw Polsce, jak widzieliśmy, było ich całkiem sporo. Natomiast badacze młodszego pokolenia, że tak ich nazwę, choć to lata 90. poprzedniego wieku, takimi badaniami zaowocowały, wskazują na to, że niekoniecznie tak musiało być, że właśnie patrycjatowi tej najbogatszej części, najbogatszych miast, które wymieniłem, żyło się całkiem dobrze i nie musiała być to absolutnie jakaś kluczowa przyczyna pojawienia się opozycji. Także pokazuję wam również, drodzy uczniowie,
że historia, kolejny raz próbuję to podkreślić, historia nie jest czymś danym raz na zawsze, jakimś zbiorem faktów, które nie podlegają jakiejkolwiek dyskusji. Zawsze możemy znaleźć takie poletka, takie pola działania, które mogą i potrzebują jakiejś reinterpretacji, jakiegoś nowego, świeżego spojrzenia. I dlatego nauka jest tak piękna. Nie trzeba korzystać z pożółkłych kartek, które ktoś tam przygotował 30 lat wcześniej i prezentować kolejne zajęcia. Jak widać, czytając oraz obserwując badania naukowców, możemy dochodzić do nowych, ciekawych i mocno dezawuujących dotychczasowe ustalenia tezy. No i co? I w końcu Stany utworzyły własną organizację. To właśnie przedstawicielstwo stanowe, które zostało nazwane Związkiem Pruskim w 1440 roku na zjeździe w Kwidzynie. I tu znowu podkreślam, że nie była to organizacja, która miałaby działać przeciw państwu krzyżackiemu czy przeciw krzyżakom. Pamiętajmy, że Stany uważały, że to jest również ich państwo, a nie tylko państwo samych rycerzy, braci rycerzy zakonnych. A więc Stany zamierzały wspierać władzę państwa krzyżackiego, czyli własnego państwa w ich działaniach. Ale pomyślmy, czy wielcy mistrzowie byli zadowoleni z takiego obrotu rzeczy. Do tej pory arbitralnie podejmowali decyzje, a tymczasem widać, że no, musieliby się liczyć z opinią Stanów. Dlatego też rozgorzał spór, który ostatecznie miał zostać rozstrzygnięty przez jakiegoś arbitra zewnętrznego, no i padło na władzę cesarza rzymsko-niemieckiego, Fryderyka III Habsburga, który ostatecznie we wrześniu 1453 roku wydał edykt, wydał rozstrzygnięcie, które wskazało na to, że Związek Pruski jest winny konfliktowi, problemom, które pojawiły się na terenie państwa krzyżackiego i powinien zostać rozwiązany, a uczestnicy tej konfederacji miast i rycerzy powinni zostać ukarani. I niewątpliwie ta decyzja cesarska tak naprawdę w decydujący sposób uświadomiła uczestnikom konfederacji, związkowcom, że nie ma właściwie innej możliwości, jak rozpoczęcie walki zbrojnej w celu uwolnienia się spod dominacji krzyżackiej. A kto może poprzeć tę walkę zbrojną? Oczywiście państwo polskie, korona Królestwa Polskiego. I zaczęło się wszystko w Toruniu. Tu znalazła się ta grupa inicjatywna Związku Pruskiego, Tajna Rada, która na początku lutego zorganizowała powstanie antykrzyżackie. Zamek krzyżacki w Toruniu został zdobyty. Zresztą no, niewiele trzeba było, aby go zdobyć. A załoga była słaba. Zamek remontowany, ale właściwie nieremontowany. No, generalnie nie mógłby wytrzymać długiego oblężenia i realnego oblężenia. Na pamiątkę tej trudnej, jak sobie wyobrażali mieszczanie Starego Miasta Toruńskiego, władzy krzyżackiej nad miastem, zamek został zdewastowany. No i dla upamiętnienia tego faktu, ale tego panowania, ale w takim bardzo pejoratywnym kontekście zostawiono tak naprawdę w dobrym stanie gdanisko, czyli przypominam toaletę krzyżacką, aby to wspomnienie być może lało się niczym miód na serce mieszczan, gdyby przypomnieli sobie, jak to za krzyżackich czasów było. No i później przedstawiciel Związku Pruskiego na czele dużej delegacji udał się do Krakowa, nazywał się Jan Barzyński, no i poprosił Kazimierza Jagiellończyka o wsparcie. Natomiast Kazimierz Jagiellończyk 6 marca 1454 roku ogłosił akt inkorporacji całego państwa krzyżackiego w Prusach do korony Królestwa Polskiego. Co to oznaczało? No, krzyżacy uznali, że jest to świetny kasus wojny, kasus belli, powód do rozpoczęcia działań wojennych. No i jeszcze tu dodać należy, że związkowcy zostali również poddani wykluczeniu z kościoła, czyli obrzuceni klątwą, czyli ekskomunikowani albo poddani anatemie. I również to samo groziło tym,
osobom, tym ludziom, którzy wspieraliby związkowców, więc tak naprawdę docelowo obiektem tego wykluczenia, tej anatemy, tej ekskomuniki z Kościoła mógł paść również Kazimierz Jagiellończyk, król Polski. No i zobaczmy, jak wyglądały argumenty związkowców, które przytacza Jan Barzyński w wystąpieniu skierowanym do Kazimierza Jagiellończyka. On powołuje się tutaj na niegodziwości krzyżaków wobec przedstawicieli stanów. Proszę zobaczyć, oto mówi, ile krzywd i niegodziwości wycierpieliśmy od mistrza i zakonu pruskiego. Komturowie i posiadacze zamków nie cofali się bez przeprowadzenia sprawy, bez złożenia sądu, zabierać nam dobra, majątki i żony, i córki, i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczmy, tworzony jest taki czarny PR z zakonu krzyżackiego w Prusach. I przyciśnieni tak wielką niedolą uczyniliśmy wszyscy między sobą związek, abyśmy się od tylu cierpień zasłonić mogli. No i jeszcze oczywiście wzywa na koniec, udaliśmy się do majestatu Twego, kieruje te słowa do Kazimierza IV Jagiellończyka, z prośbą, abyś raczył przyjąć za Twoich i Królestwa Twego wieczystych poddanych i hołdowników i wcielił do Królestwa Polskiego, od którego jesteśmy odłączeni. No i teraz zobaczmy, zastanówmy się nad oceną wiarygodności tych argumentów. Bo tak fajnie, no czytamy tekst, no i rozumiemy aspiracje stanów, które chcą wyrwać się spod władzy krzyżackiej. Ale proszę zwrócić uwagę, czy te argumenty są argumentami o charakterze obiektywnym. Wydaje się, że nawet tak cedząc je bardzo fragmentarycznie, dostrzegamy znaczny subiektywizm wypowiedzi. I z drugiej strony, jak należy ocenić te kroki związkowców z prawnego punktu widzenia? Czy byli zdrajcami państwa krzyżackiego? No bo udali się z prośbą o wsparcie do innego państwa. Gdybyśmy patrzyli na to tymi współczesnymi kategoriami prawnymi, no doszlibyśmy do wniosku, że chyba tak. Oczywiście państwo polskie wykorzystało świetnie tę rozgrywkę i tę prośbę Związku Pruskiego. I proszę zobaczyć, oto profesor Roman Czaja przytacza taki zapis z połowy XVI wieku w słowniku języka niemieckiego, że Czech jest heretykiem, Polak złodziejem, ale tu nie chodzi o kradzież w znaczeniu kryminalnym, tylko o próbę zawłaszczenia korony czeskiej, węgierskiej przez Jagiellonów, no, do których aspirowali również Habsburgowie. Prusak zdrajca, Prusak zdrajca. Zobaczmy, że to przekonanie o tym bezprawnym działaniu członków Związku Pruskiego pozostało w świadomości potocznej i umieszczone zostało w tym zapisie słownikowym nawet w XVI wieku. No, o czymś to musi świadczyć. A więc jest to takie piętno zdrady swojego państwa, swojego władcy. Oczywiście związkowcy wcale tego tak nie postrzegali. Natomiast Kazimierz Jagiellończyk, oczywiście z pewnością bardzo uradowany takim obrotem rzeczy, 6 marca, jak mówiłem, stwierdził, że przekonani są, że jedynie nasza prawica zdolna jest odwrócić niezliczone klęski i uciski od strogich ciemiężców doznawane. Oczywiście mowa o oczekiwaniach związkowców. I jeszcze zobaczmy, istotne jest stwierdzenie, postanowiliśmy rzeczone rycerstwo, a więc rycerzy państwa krzyżackiego, ale nie rycerzy krzyżaków. Miasta, ziemian i wszystkich mieszkańców ziemi pruskiej, chełmińskiej, pomorskiej, michałowskiej, położonych na lądzie, morzu i tak dalej, a chętnie, dobrowolnie i z wszelkim poddającym się posłuszeństwem pod naszą opiekę, rząd i władzę przyjąć. No i właśnie mamy ten powód do rozpoczęcia wojny. Wojna 13-letnia, jak widać, trwała lat 13, a więc bardzo długo. I czym ona się charakteryzowała? Różniła się w znaczący sposób od Wielkiej Wojny. Nie doszło tu do jakiegoś gigantycznego starcia militarnego, które mogłoby przesądzić o losach wojny. Były to działania często zmieniające kierunki, zmieniające charakter, przy czym Polacy najczęściej korzystali aż do roku
1461 z rycerskiego pospolitego ruszenia. Krzyżacy natomiast od samego początku korzystali z żołnierzy zaciężnych, najemników, więc świetnie wyszkolonych, ale też wymagających terminowego płacenia żołdu. I proszę zobaczyć, oto Polacy ponieśli już na samym początku zmagań klęskę pod Chojnicami we wrześniu 1454 roku. Ale później możliwości finansowe, i to tak jak w przypadku bitwy pod Grunwaldem, o czym wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu, przewaga liczebna, ilościowa strony Jagiełłowej nad Krzyżakami w największym stopniu przesądziła o sukcesie wojsk polskich, litewskich i innych uczestniczących w tej bitwie po stronie króla Jagiełły, to tu w przypadku wojny trzynastoletniej zasoby finansowe państw były kluczowym, rozstrzygającym o wszystkim elementem. Bo oto bowiem już w 1457 roku strona polska po zebraniu dużych pieniędzy wykupiła między innymi wśród trzech zamków również Zamek Malborski. Zobaczmy, nie trzeba było go już zdobywać. Oto załoga złożona z czeskich najemników dowodzonych przez Olbrzycha Czerwonkę, nieopłacana przez Krzyżaków, skusiła się na ofertę polską. I w ten sposób Polacy weszli w posiadanie między innymi ośrodka stołecznego państwa krzyżackiego. Ale nie było łatwo. Krzyżacy kontratakowali, odzyskiwali część utraconych wcześniej terytoriów i ostatecznie dopiero fakt zmobilizowania się polskiego społeczeństwa, ale również miast, tych najbogatszych trzech miast państwa krzyżackiego, doprowadziło do stworzenia armii zawodowej, armii zaciężnej, na czele której stanął podkomorzy sandomierski Piotr Dunin i w roku 1462 pokonał on wojska krzyżackie w bitwie pod Świecinem nad Jeziorem Żarnowieckim. W roku następnym flota marynarka wojenna gdańska oraz Elbląga pokonała okręty krzyżackie w Zatoce Świeżej, części akwenu Zalewu Wiślanego. Później zdobywano kolejne zamki krzyżackie i miasta, ale przede wszystkim zamki. No i ostatecznie Krzyżacy poprosili o rozmowy rozejmowe, a później pokojowe. Oczywiście, kiedy tak rozmawiamy o pieniądzach, no warto rzucić okiem na konkrety. Jakie były koszty wojny? Ze strony Polski i Związku Pruskiego szacuje się, że te środki finansowe, które zostały użyte na przeprowadzenie wojny, to jak widzicie 1 200 000 1 300 000 złotych węgierskich. Zwróćcie uwagę, że Stany Pruskie w trakcie wojny zebrały środki, wydały oczywiście środki finansowe, które mogły osiągnąć około 800 tysięcy złotych węgierskich. Co to oznaczało? Bo to nam nic nie mówi. Oczywiście współcześnie nie posługujemy się złotymi węgierskimi. To oznacza, że korona Królestwa Polskiego wydała na prowadzenie wojny około 311 ton srebra, natomiast miasta państwa krzyżackiego, miasta związkowe, ponad 207 ton srebra. Zobaczmy, ponad 500 000 ton srebra. Co na to Krzyżacy? A Krzyżacy na to przecież nie mało, ale to jest prawie dwa razy mniej niż była w stanie wygenerować strona polsko-związkowa. I to tak naprawdę doprowadziło do sukcesu również politycznego. Toruń w wojnie brał udział bardzo aktywnie, ponieważ był jednym z promotorów tego ruchu opozycyjnego. Co to oznaczało? To oznaczało, że Toruń zawsze, a właściwie inaczej, Rada Miasta Starego była zawsze za możliwością połączenia się, przyłączenia inkorporacji do Polski i ponosił oczywiście także gigantyczne koszty. Proszę zobaczyć, że oto tak w ostatnim akapicie, zwłaszcza znowu tu za profesorem Romanem Czają podają te dane, oto wszystkie wydatki Torunia na wojnę trzynastoletnią
sięgnęły, tu już przeliczamy na grzywnę, a więc walutę, którą używano w państwie krzyżackim, około 200 tysięcy grzywien. Dom mieszczański kosztował wtedy 300-400 grzywien, a kupiec, który dysponował majątkiem 2-3 tysięcy grzywien, był uznawany za krezusa. Roczne przychody rodziny rzemieślniczej wynosiły 20 kilka grzywien. Więc zobaczmy, jak gigantyczne wydatki poniosło nasze miasto, miasto stare, no ale również i uzyskało jakieś korzyści. Te korzyści związane były przede wszystkim z faktem uzyskania w roku 1457 wielkich przywilejów królewskich, a także doprowadziły do zniszczenia najważniejszego konkurenta Torunia w handlu zbożem z tego zaplecza kujawskiego Polski, mianowicie Nieszawy. Nieszawa została zlikwidowana i przeniesiona kilkadziesiąt kilometrów w górę Wisły do miejsca, w którym znajduje się obecnie. Tu w tym budynku, wygląda on teraz zupełnie inaczej od końcówki XIX wieku, a więc w dawnym średniowiecznym dworze Artusa odbyło się zaprzysiężenie traktatu pokojowego, drugiego pokoju toruńskiego. Zaprzysiężono go uroczyście 19 października 1466 roku. No i właśnie, jakie tu postanowienia pojawiły się? Widzimy jakieś nazwy: Prusy królewskie, Prusy zakonne, zależność lenna krzyżackiego od Polski. No i właśnie, i zobaczmy, mapka będzie tutaj chyba najlepszym elementem obrazującym te zmiany. Oto teren państwa krzyżackiego i zobaczmy, zakon krzyżacki to część państwa krzyżackiego, która została lennem korony Królestwa Polskiego. A więc wielcy mistrzowie mieli obowiązek w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej od wyboru, złożyć hołd lenny królowi korony Królestwa Polskiego. I ta część państwa krzyżackiego zaczęła być nazywana Prusami zakonnymi albo Prusami krzyżackimi. Pozostała zaś część, czyli Pomorze Gdańskie, Warmia, Powiśle oraz ziemia chełmińska i ziemia michałowska zaczęły być nazywane wspólnym określeniem, wspólną nazwą Prusy królewskie, czyli te, które trafiły do korony Królestwa Polskiego. Jan Długosz na koniec już naszych rozważań, który kibicował niewątpliwie i emocjonalnie przeżywał te zmagania militarne, w swojej kronice, rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego napisał również, że widzi teraz, odczuwa niemałą pociechę z ukończenia wojny pruskiej, z faktu, że przyłączone zostały ziemie, które zostały od Polski odłączone. Oczywiście pamiętajmy o tym, że cel, jeszcze tak abstrahując od Długosza, cel działania polskiego był oczywisty. Inkorporacja całego państwa krzyżackiego w Prusach. Zobaczmy, że udało się to zrealizować połowicznie, ale to wynik również niepełnego, niecałkowitego zwycięstwa militarnego nad Krzyżakami. A z drugiej strony wyraża również nadzieję, szczęśliwym byłbym jeszcze, gdybym doczekał się zjednoczenia z Polską Śląska, ziemi lubuskiej, słupskiej, etc., etc. Ale na to trzeba było poczekać aż do XX wieku. Bardzo dziękuję. No i to tyle.